Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Ponownie jakieś choróbsko do mnie wróciło. Niestety, dlatego prawdopodobnie lekko inny głos słyszycie. To nie przez to, że zastąpił mnie jakiś AI, czy nie wiem, jakiegoś mutatora używałem, czy mikrofonu innego. Aczkolwiek myśl o tym, że jakiś AI może mnie zastąpić, to w sumie nie jest nawet takie głupie, biorąc pod uwagę, co na przykład dzisiaj będziemy oglądać. Jak wiecie, ostatnio msze w Roblox były bardzo jakby popularne. Każdy o tym gadał, każdy się wypowiadał, nawet parę księdzów się wypowiedziało, księży chyba się mówi. No i raczej każdy miał pozytywne zdanie o tych wszystkich mszach w Roblox. Fajnie, dzieci się bawią, tak jak inni się bawili w sklepy, czy tam, nie wiem, szkołę, czy cokolwiek, to oni się bawią w bycie księdzami i jeszcze dodatkowo jest to w miarę ciekawe do oglądania i wygląda to w miarę profesjonalne wszystko, tak, zorganizowane i nie tylko. No to ja podczas tego odcinka, gdzie o tym gadaliśmy, miałem taki z tyłu głowy, ciekawe, co o tym myśli nasza ulubienica, jeżeli chodzi o takie sprawy, czyli Nike. No i za chwilę się oczywiście o tym dowiemy. Raczej tym razem nie zawiodła nas, będziemy mieli z czego się śmiać. Ale za to Nike zaskoczyła, bardzo zaskoczyła jedną rzeczą, bo jak kojarzycie, ona mówiła, że ona nie będzie walczyć w żadnych federacjach, za żadne pieniądze, bo to się nie godzi z jej jakby spojrzeniem na świat, jej jakimiś tam poglądami, duperele, dzikie węże. No i jakby przez chwilę myśleliśmy, że faktycznie zaakceptuje ofertę, prawdopodobnie League, naprawdę wielkie pieniądze pewnie w jej stronę rzucało, to już mówimy pewnie bliżej setek tysięcy, a tu takie kurde zdziwko, że ostatnio się wypowiedziała i nagrała takiego TikToka. Propozycję walki już dostałam 2 razy i gdybym chciała zawalczyć, już dawno byś mnie tam widział. A więc widziałeś mnie na jakimś oktagonie? No właśnie nie, a raczej każdy miał nadzieję. To była taka wyczekiwana walka, żeby Nike tam się pojawiła na tych konferencjach i na żywo na przykład miała konfrontację z Mają Staśką, nawet konferencyjną, a nie taką fizyczną. Krążyły plotki wokół Nike, że jednak będzie coś tam zaakceptowała, gdzieś tam będzie walczyć, a tu zdziwko, kurde, mówi, że już 2 oferty odrzuciła, co jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, jak dużo ludzi na przykład na Twitterze oferuje tutaj Hyrix, tam Fame, żeby wzięli tą Nike, aby były jakieś dymy ciekawe. Nieważne, jaką ktoś by mi cenę zaproponował za jakąkolwiek walkę, ja i tak poglądów bym nie zmieniła. Czemu ludzie myślą, że mnie dałoby się kupić za jakikolwiek hajs? Prawdopodobnie dlatego, że Maję Staśko udało się kupić, ale ona mówiąc tutaj, że za jakikolwiek hajs nie zawalczy, bo to są jej poglądy, koniec, kropka, to na przykład u mnie Nike trochę zaplusowała w sumie. Bo to pokazuje, że faktycznie jest szczerą osobą z tym, co robi, pomimo tego, że to, co robi, to jest ogólnie syf, to i tak jest szczera i faktycznie chce działać na dobro w jej mniemaniu ludzi czy coś takiego, a nie tylko dla pieniędzy i atencji to wszystko robi. Więc ta cała teoria o to, że Nike to jest jeden wielki bait, to niestety albo stety chyba kurde nie, skoro nie zaakceptowała tak dużych pieniędzy. Bo tak, no w rzeczywistości mogła zaakceptować ofertę za tam, nie wiem, 100 tysięcy, 200, 300, 400 tysięcy złotych, zrobić te jedną, dwie, trzy walki i spierniczyć z internetu i zarobić więcej niż przeciętny człowiek w paręnaście lat. Więc tutaj akurat Nike wychodzi na plus, jeżeli chodzi o takie rzeczy, niż że jeżeli Maja Staśko, bo Maja Staśko też mówiła, że ma swoje poglądy, swoje przekonania, nie daje się jej kupić, no... No okej, może tak wprost nie mówiła jak ona, ale plus minus dało się tak odczuć, a tutaj Nike, no kurde, faktycznie odrzuciła 2 propozycje już. Ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że każdego dałoby się kupić, nawet by mnie za jakąś tam cenę mogliby kupić takiego Hyrix czy tam Fame'a, ale jeżeli Nike jakąś ofertę w końcu zaakceptuje faktycznie, wiecie, to będzie pieniądze, to będą takie wielkie pieniądze, że musi powiedzieć tak, to... Kurde, będziemy mieli z czego się śmiać przynajmniej, jakby specjalnie zapisałem sobie te wszystkie TikToki na wypadek, gdyby to usunęła przed ogłoszeniem. Ale no, to tyle, jeżeli chodzi o tą całą walkę Nike. Raczej jej nie zobaczymy, a jeżeli zobaczymy, to będzie śmieszniej niż się spodziewałem. A przejdźmy teraz do jej poglądów, jeżeli chodzi o tę mszę w Roblox. No wiecie, po prostu zabawa dzieci, która zwiralowała i w sumie takie słodkie to wszystko jest. Ale oczywiście Nike jako taka mentalnie 90-latka z poglądami właśnie 90-latki, no nie mogło jej się to spodobać. I nie mogła obok tego przejść obojętnie lub to zignorować, no bo jest TikTokerką, która raczej często rzuca się na jakieś trendy, tym bardziej, jeżeli to jest msza w Roblox. Chwilę, kilka słów na temat mszy świętej w Robloxie. Najpierw pozytywne aspekty.
W takim razie czekam na moment, aż ksiądz w innych grzechach zacznie szukać pozytywnych aspektów. Nie, no co ona gada w ogóle? Zwykła zabawa dzieci w grze, czyli jakby nowoczesna zabawa, czy jakkolwiek to można nazwać, roleplay. A ta od razu mówi, że to jest jakiś grzech. Kto tutaj mówi o grzechach i dobrych aspektach grzechów? To nie jest grzech. Grzechem by było, jakby na przykład w kościele, w Roblox robili sobie mszę, gdzie wszystko dosłownie na odwrót robią, lub na przykład, nie wiem, specjalnie jacyś szataniści jeszcze wchodzą na środku czy coś. No to wtedy to już by można było debatować. Pomimo tego, to są dzieci. Dzieci! Wtedy to nawet ja zacznę szukać pozytywnych aspektów we współżyciu przedmałżeńskim. Bo teraz tego nie robię. Może znajdą się jakieś plusy, które jednak sprawią, że zacznę to robić. Ta, co grozi księdzowi, co ona w ogóle robi? Nie wiem, jakby z perspektywy kościoła ty porównujesz zabawę dzieci w współżycie przedmałżeńskie. Co ty w ogóle robisz? Nasz Boże! Poświęć tych dwóch nowych mi... Poświęć tych dwóch nowych księży, aby służyli Bogu. No i tutaj na dole mam napisane, ja mam XD, na początku musiałam szczaić, co ziomek śpiewa, jakby widać, że ona jakkolwiek ma bekę z tego w sumie. Musi się zdecydować, albo ma bekę z tego, albo jest wkurzona, albo nie ma nic przeciwko, no są tutaj warianty, innego nie widzę. A cała msza święta w Robloxie to jest jedna wielka kpina z czegoś, co jest prawdziwą świętością. Na mszy świętej dzieją się prawdziwe cuda. Jezus ofiaruje się cały za nas, za nasze grzechy, za nasze całe życie, za wszystko, co mamy, po prostu za nas. Kurde, Najka niby chce działać na plus całej tej wierze katolickiej w Polsce, kościołowi i tak dalej, ale w sumie takimi rzeczami można powiedzieć, że działa na minus, no bo jaki mamy teraz problem? Mamy problem z tym, że młodzi ludzie nie chcą chodzić do kościoła, to po pierwsze, a po drugie to, że jest coraz mniej księży, no mniej ludzi chce być księdzem. Więc jak mają się zainteresować tematem młode osoby, które dorastają, może potencjalnie zdobyć jakąś zajawkę lub jakkolwiek to można powiedzieć, jak nie w sumie przez grę? A dopóki nie mają z tego beki, robią to naprawdę, tworzą grupy jakieś discordowe z różnymi tam parafiami i tak dalej, to wydaje mi się, że to działa na plus i raczej każdy ksiądz to zauważył na TikToku, dlatego raczej bardziej propsuje niż neguje te rzeczy. A Najka oczywiście spod swojego kamienia musi wyjść i powiedzieć, nie złe, gry wideo złe, oni mają z tego bekę. Ale nie można z tego robić jakiegoś wielkiego wydawiska, jakiegoś pośmiewiska i tak dalej. To jest świętość. My mamy się cieszyć z tego, że uczestniczymy we mszy, a nie robić sobie z tego widowisko i dosłownie pośmiewisko. Bo wiadomo, że dzieciaki tego nie biorą na poważnie. No proszę was, nie można czegoś takiego pochwalać. O, Najka potrafi czytać w rozumach i wie, czy to dzieciaki biorą na poważnie, czy nie. No to kurde, Najka, muszę cię niestety dać złe wiadomości, muszę cię rozczarować, że faktycznie te dzieciaki to biorą na poważnie. Z tego, co widziałem, osoby, które jakoś źle się zachowują, są banowane, raczej każdy tam próbuje po prostu przyjść na mszę i być częścią tego wydarzenia. To już jest wręcz grzech, który podchodzi wręcz pod bluźnierstwo, bo to jest... żartowanie z czegoś, co jest świętością, co ustanowił sam Jezus tutaj na ziemi. Nie naśmiewam się z żadnej innej religii, żadnych innych przyzwyczajeń, ani obyczajów, ani żadnej innej tradycji. Jako katoliczka po prostu czuję się również urażona. Po prostu jest mi przykro, że ktoś naśmiewa się z tego, co jest dla mnie ważne. Uwaga, teraz kącik z zebem, jeżeli się wypisaliście z religii, to nie ma za co. Religijny. Natomiast bluźnierstwo, którego zabrania drugie przykazanie Boże, jest grzechem ciężkim, polegającym na wypowiadaniu przeciwko Bogu wewnętrznie lub zewnętrznie słów nienawiści, wyrzutów, wyznań. Polega na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imieniu Bożego. Gdzie ty tam jakiekolwiek takie aspekty tego widzisz, to ja nie mam pojęcia, a zarzucają dzieciom, które po prostu się bawią w grze, w jakieś odgrywanie mszy, co też robili księża, jak o tym opowiadali, że sobie postawiali maskotki, sobie odprawiali mszę, jak byli dziećmi, to mówienie od razu, że to jest jakiś wielki, ciężki grzech do dzieci, no nie wiem, no to tak powiedziałbym, że bardzo szkodliwe. Tajemnica wiary. No, jedyne czego jeszcze brakuje na tej Robloxowej mszy świętej, to samej Nike. Nie wiem, tutaj akurat nie mam pojęcia, o co chodziło z tym TikTokiem, bo ona niby tego nie popiera, bardzo ją to wkurza i w ogóle, a ona w ciul TikToków o tym nagrywa. Jakby to było nagle trendem i ona po prostu korzystała na tej całej atencji tego, wow.
A teraz takie pytanie, bo jeżeli jest w na przykład w filmie odprawiana msza, to nie można też jeść popcornu, jak się ogląda mszę w jakimś filmie? Jak to działa? No i twój brat w tym momencie skradł całe moje serce, bo twój brat nawet lepiej niż nie jeden ksiądz wie, co tak naprawdę Eucharystia oznacza i co jest w Piśmie Świętym na ten temat napisane. Zauważyłam, że nawet wielu księży pozjadało dosłownie wszystkie Biblie i zrozumieli Biblię na swój sposób, tylko po to, żeby mieć lajki. To jest coś, co nigdy nie jest zdrowe, czyli takie uczucie, jakie ona ma prawdopodobnie, czyli to jakby pozjadała wszystkie rozumy, że ona jest najmądrzejsza, ona wie najlepiej, jak ktoś inaczej mówi, to nie ma racji. Na przykład nawet ksiądz, nie? Ksiądz nie ma racji, tylko ona ma rację. A co lepsze, wiele księdzów się wypowiedziało na TikToku, więc wiele księdzów nie ma racji, ale Najka ma. I dosłownie fame wśród młodego społeczeństwa. Ale swoją drogą, te dzieciaki, które odprawiają tę mszę w Robloxie, lepiej sprawują msze święte dokładniej, a nie na szybciora, jak nie jeden ksiądz w kościele, który tutaj na TikToku potrafi tańczyć, a przed Najświętszym Sakramentem trzyma telefon i ogląda TikToki. Ona to mówi jakby jakiś tutaj przykład miała, bo ona chce tutaj powiedzieć, że jakiś ksiądz tańczy na TikToku, a na mszy, zamiast odprawiać mszę świętą, to on siedzi i ogląda TikToki. Ja bym chciał zobaczyć jakieś dowody na tą sytuację, że takie coś było. Poza tym ona w sumie tutaj poniekąd przyznała, że te osoby na poważnie jednak robią tę mszę, bo skoro nie jedna ta msza jest bardziej profesjonalna i lepiej to wszystko wygląda niż nie jednego księdza, to oznacza, że dobrze te dzieci to robią, tak? No to w końcu jak idziesz na mszę w Roblox i odprawiasz ją, to popełniasz mocny grzech, ciężki grzech, czy nie? Poza tym to, że jakiś ksiądz na TikToku tańczy dla lajków, czy dla czegokolwiek, to dla mnie jest spoko. W sensie, z perspektywy tego, jakbym chciał, żeby więcej ludzi było w mojej wierze, czy jakkolwiek, żeby się zainteresowało tą wiarą przynajmniej, to wydaje mi się, że takie podejście jest jak najbardziej okej. Okay. Zgaduję, że te osoby o wiele więcej ludzi zachęciło do kościoła, niż jeżeli ty, Najka. Ty wydaje mi się, że więcej ludzi zniechęciłaś w sumie. Trochę chyba już teraz porównywałem, że Najka z kościołem jest taka, jak Maja Staśko z feminizmem. Obydwie od tego zniechęcają, o. Artur, przyrzekuj kadzidło. I znów, nie rozumiem, po prostu podpinanie się do trendu, który ona mówiła, że tak bardzo nie lubi, tak bardzo jest krzywdzący, jest takim wielkim grzechem, a się podpina pod to. Ale to w sumie na tyle z Nike, to co wiedziałem, to wam pokazałem, to co wam nie pokazałem, to nie pamiętam. Kurde, zapomniałem tej formułki, no ale cóż, widzowie, zostawcie lajka, zostawcie suba, pamiętajcie, oglądajcie do końca. Ja się z wami żegnam, widzimy się jutro.